Muneczko, z tej strony Mafia Podlaskie TV. Widzimy się w drugiej części ze żniw. Druga część pojawi się też w tym samym tygodniu co pierwsza, ponieważ nagrywamy w ten sam dzień. O, tutaj gwiazd już kosi bizonem. Lecę. No, ty podjeżdżaj, bo już mam zbiornik pełny. Z testem, dawaj. Dobra. Tak. O, to ma dźwięk, czyli jako turbina. No. Oj kurde, te pszczepy są bardziej za dużo na tego bizona. O kurde, czekaj, podjedź. Dobra. No dawaj do przodu. Dobra. O kurde. Udało się. Myślałem, że rurę podjęłeś. Chyba wyrwało. Ty, ja nawet nie widzę z poziomu ciemnika, czy tam w ogóle coś leci, tylko widzę jakiś dymek. Znaczy kurz, łuna tego. Kurzu. Już wyci prawo? Tak, już. Dobra, to ja weź tam odjedź, czy ja mam jechać? Dobra, odjadę, idź do New Hollanda. Nie odjeżdżaj, proszę. Dobra. Nie odjeżdżaj. Rurę urwie. Dobra, lecę kosić te New Hollanda. W ogóle ostra akcja. Mamy do skoszenia takie całe pole. Oj, będzie dużo skoszenia. No, co tam by jasne? Mówię, będzie dużo bel z tego pola, bardzo dużo nawet. Dokładnie. Bardzo dużo. Już my tego nie zwieziemy w 10 odcinków. Znaczy u mnie to tak wiesz, ty po kocie mi spał, bo ten... Header jest... A wiesz ile w takim jednym pokosie będzie? No, bel? Dużo. Bardzo dużo nawet, bym powiedział. Ale będziemy robić 150 bale? Czy jest ubieski? 150. Będziemy je sprzedawać, czy będziemy sobie po prostu, nie wiem, magazynować je na... No sprzedaż, a po co nam? Tam zostawimy z 20. W sumie tak, pożyczymy tą, jak tą... odłóż za tą samozaładowczą, będziemy przejmować. Tam sąsiad ma, to się pożyczy od niego. No. Robota idzie. A, idzie. U ciebie też nie za dużo zostało, tylko że u ciebie jest bardziej tak jakby dłuższe. Ale nie wiem, pewnie mi się coś zdaje. No. Uczka, zaraz będzie pełna. Już? No mój właśnie zaraz chyba będzie pełny. Albo nie. Dobra, trzeba zawrotka i lecimy dalej. Ale ten... Kombajn jest ogromny.
ogóle widzowie, jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Chętnie odpowiem albo to w komentarzu, albo nawet na odcinku, jak ktoś by chciał. No i dobijamy 200 subskrypcji. No już 200. Ale niedawno. W końcu wbiłem 100. Dzisiaj patrzyłem, miałem 104. Oczywiście za co serdecznie dziękuję. O kurde, majster, ale się to będę dymić, powiem. Dorodne zboże wyrosło, nie powiem. No, jęczmień dobry w tym roku, ładnie sypie. Ale ile nawozów tutaj też było. Czyli ile na hektar siedzieliśmy? Już nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Ale dosyć sporo było. Chyba to na coś. Podajże tego. Warnik jeszcze był na gaz dodawany też. No. Lecimy. Wapno tutaj w tym roku też było. Oj, jeszcze na wapnie to nie było nic, tutaj, że ja też. Że te wapnie wróciły. W ogóle ten odcinek teraz ukaże się w wersji 60 FPS-ów. Ponieważ nagrywam na trochę, jak to można powiedzieć, lepszym sprzęcie może, tak można powiedzieć. No i tu w ogóle podbiję rozdzielczość w programie tu też. I pewnie jakość filmu teraz będzie lepsza. Nie będzie takich, jak to mówią w komentarzach, 20 FPS-ów. Tragicznych 20 FPS-ów. Wywalili mnie z Discorda. Daj pojeździć się Holanda teraz. Dobra, wiesz. I za niedługo skończymy też ten odcinek. Ponieważ jesteśmy bardzo zmęczeni i chcemy iść spać. No już północy kosimy. Już w sumie, tak w sumie to już drugą noc. Spaliśmy tylko 2 godziny. No. Ale z tego co patrzyłem, trudno za pogody, na jutro jest spoko, bo będzie padać, czyli idealnie można kosić. No jutro też będzie trzeba kosić. Jeszcze 4 pola mamy do skoszenia, 20 hektarowe. To ja bizonę już jadę odstawić na ten, na farmę. Dobra, weź podjedź mi tutaj, bo wiesz. Czekaj, no. To bizonę odstawię, czekaj, on tu jest, gdzie jest. Dobra. A tam, wiesz, 16 możesz. Ale w sumie, powiem ci, że się nie opłaca postawić tych kombajnów. Może po prostu ich stawiam na polu, mam bardzo blisko. Dosłownie przejść przez... No, ty, dobra, dawaj, bo mam już zbiornik. Dobra, ja.
Albo dobra, sam podjadę. Dobra, jeszcze nie fatyguj się. Podjadę sobie. Wstawię kombaj. Moi widzowie, widzimy... Majster, dawaj ZS-a, bo już pełna szesnastka. Poczekaj. Ty, ale idzie pod górę. 30 to za nami. Muszę zakończyć odcinek. No to widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Majster, dawaj jeszcze na koniec odcinka podjedź ZS-a mi tutaj. Dobra, podjedziesz 5 minut, nic się nie stanie, podjeżdżaj mi tu, nie gadaj. Dobra, że jadę. Dobrze, tak, to już będzie blisko. Dobrze. Ole, jedzie. Wybaczam. No, ciśnie maszyna. Ale mu tam dajesz panik. Ale on jedzie szybko. Tutaj gaz do końca i piąty bieg. O kurde, niech mi O kurde, byś nie wychłował, by było. Wtedy piąty bieg byś miał. No i po tym. No i po New Holandzie było, bo nie wychłował. No to tak jak widzowie już mówiłem. W tym momencie zakończymy ten odcinek. No i będziemy wiedzieć się na kolejnych odcinkach, na przykład z balotów, które okaże się niedługo. Tak. Widzowie, musi... serduszko w komentarzu za to, jak będziemy zbierać te bele, bo przecież my się tutaj pierdolimy. Że tak powiem, przepraszam, ale... O kurde, co tu się stanęło? Dokładnie, no to cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj.